Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki. W najnowszym numerze Najwyższego Czasu jest artykuł Mętny nurt Wełtawy pana Olgierda Domino. Jest to opis tej afery obyczajowo-korupcyjnej w Czechach, która spowodowała, że premier Piotr Nečas zrezygnował ze stanowiska w rządzie Czech. I proszę Państwa, zacytuję Państwu tutaj trzy fragmenty z tego artykułu i potem to lekko skomentuję. Po upadku komunizmu i przejściu do gospodarki rynkowej korupcja na szczytach władzy szerzy się w zastraszającym tempie w wielu państwach Europy Wschodniej. Przekupstwo, branie w łapę stało się częścią codziennego życia urzędnika i Czechy nie są tu żadnym wyjątkiem. Czyli proszę Państwa, tutaj zwrócę uwagę na pewien drobny na pozór szczegół. Po upadku komunizmu i przejściu do gospodarki rynkowej szerzy się korupcja na szczytach władzy. Jaka to jest, proszę Państwa, gospodarka rynkowa, to przekonają się Państwo za chwilę po następnym cytacie. Tutaj chodzi o to, że w partii, która rządziła Czechami, rządzi do tej pory, był jakiś tam rozłam, było trzech jakichś rozłamowców, ale, cytuję tutaj, niewiele później wyszło na jaw, że dwóch z rozłamowców, no, którzy zostali po prostu, krótko mówiąc, usadzeni, albo inaczej mówiąc, przestali bruździć władzą tej partii, znalazło niezwykle intratne posadki w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ta metamorfoza polityków, biznesmenów zainteresowała prokuratorów. No więc proszę Państwa, co to jest za gospodarka rynkowa, w której egzystują jakieś spółki Skarbu Państwa, na które można odesłać jakichś polityków, którzy są niewygodni, albo którym trzeba jakoś zatkać usta, albo których po prostu trzeba przekupić. No i jeszcze trzeci fragment, ostatni już. Ale nastroje na ulicach Pragi są niecierpliwe. Zwykłym śmiertelnikom codzienność daje nieustające dowody, że bez dania w łapę nie można rozwiązać nawet najprostszych problemów. Czesi, ale czy tylko oni, są przekonani, że bliskie więzi nierozerwalnie splotły biznesmenów, polityków i główne media. I ten korupcyjny triumvirat decyduje o rozstrzygnięciach we wszystkich lukratywnych ofertach przetargowych przedstawianych przez administrację państwową. No proszę Państwa, no więc z tych trzech fragmentów jawi się dobitnie, że nie jest to wcale tam w Czechach jakaś gospodarka rynkowa, tylko jest to taka, w najlepszym wypadku, mieszanina gospodarki rynkowej i socjalizmu, czyli taka gospodarka mieszana. No, ponieważ nie można być półdziewicą, ale nie można być częściowo w ciąży, no więc jest to po prostu jakaś tam taka trochę urynkowiona wersja socjalizmu. Czyli ten komunizm tam nie upadł tak do końca. Czemu się nie należy dziwić? Dlatego, że jednym z tych obalaczy komunizmu w Czechach był pan Václav Havel, który był wielkim przyjacielem Adama Michnika, no, znanego socjalisty tutaj z Polski. Człowieka, który tam napisał w latach, zdaje się, 80. czy 70. Kościół Lewica Dialog o swoich tam przekonaniach politycznych, do których chciał zaprząc również Kościół katolicki do pomagania lewicy, tej lewicy laickiej. No więc, krótko mówiąc, ta lewica, która objęła władzę i w Polsce, i w Czechach, kontynuuje pewną wersję socjalizmu, takiego trochę urynkowionego, takiego NEP-u. Coś podobnego jak bolszewicy robili w Związku Radzieckim w latach 20., kiedy komunizm no, całkiem splajtował. No i teraz to jest trochę dla mnie przykre, że w tej bardzo dobrej gazecie, najlepszej gazecie moim zdaniem obecnie w Polsce od 20 paru lat, czyli w najwyższym czasie, znany publicysta używa takich potocznych, ale nieprawdziwych sformułowań jak gospodarka rynkowa na coś, co tak naprawdę trzeba nazwać jakimś tam urynkowionym socjalizmem. No bo następne dwa fragmenty o tym świadczą. No, mamy spółki Skarbu Państwa, mamy korupcję, mamy przekupywanie, mamy łapówki. No bo proszę Państwa, zastanówmy się, czy w takiej prawdziwej gospodarce rynkowej jest do pomyślenia korupcja, przekupstwo, jakieś kumoterstwo i tak dalej. No, gdzie mamy gospodarkę rynkową w Polsce? No, w niektórych fragmentach mamy. No, na przykład targowisko w Staszowie jest to przykład gospodarki rynkowej. Jeżeli ja tam idę kupić tuzin jajek, czy osełkę masła, czy gomułkę sera, to jest gospodarka rynkowa. No, stoi jakaś tam pani z tymi produktami ze wsi i ja się z nią targuję. Następuje targ, czyli wolny rynek. Ona mówi, proszę pana, 10 zł za ten serek. Ja mówię, proszę panią, no nie, 6, no nie jest taki duży, nie wiem, czy jest świeży, ależ proszę pana, świeżutki, niech pan spróbuje, daj mi kawałek do spróbowania, rzeczywiście świeży. No ja tak widzę, że no powiedzmy, nawet 9 zł warto by dać,
ale rzucam w końcu 8 zł na odchodnym, no i ta pani się zgadza mi za te 8 zł sprzedać ten serek. Jest to gospodarka rynkowa, proszę Państwa, no jest trochę targowania się czasami, ale to targowanie się to jest nawet dosyć przyjemne, a ponadto czytałem taką książkę bardzo poważnego biznesmena, który przekonywał, że bez targowania nie warto nic kupować, dlatego że jeżeli zaakceptujemy cenę bez targowania się, to robimy przykrość tamtej drugiej stronie, bo ona sobie myśli wtedy, o kurczę, gdybym troszkę drożej wyceniła, to być może też by kupił ten człowiek. Więc to jest jedyny mankament gospodarki rynkowej, że ludzie się targują, czyli różne swoje racje udowadniają, aż dojdą do kompromisu i wtedy transakcja jest zawarta. Ale czy jest tutaj możliwość jakiejś dania łapówki? Czy na przykład ta pani, która ma ten serek, da mi jakąś łapówkę, żebym ja ten serek kupił? No, znają Państwo takie przykłady? No ja nie znam, a kupuję te serki kilkadziesiąt lat. Czy na przykład ja wręczę łapówkę tej pani? No, na przykład wręczę jej 5 zł za to, żeby mi ten serek sprzedała za złotówkę. No nie, proszę Państwa, nigdy tak nie robiłem i Państwu tej metody nie polecam. No, krótko mówiąc, zrobię sobie z Państwa żarty. W gospodarce rynkowej nie ma możliwości brania łapówek, dawania łapówek, korupcji. Oczywiście, no, mogą być jakieś inne patologie, no, że ktoś... Raz mi się zdarzyło przez te kilkadziesiąt lat kupić serek niezbyt świeży, który tam po 3 dniach zżółkł mi. No, jakaś pani mnie tam chyba trochę zrobiła w balona, ale najwyżej zapamiętam tą panią, już od niej nic więcej nie kupię. No ale korupcja, kumoterstwo, nepotyzm, no to nie jest gospodarka rynkowa. Więc udowodniłem Państwu, że tam w Czechach nie ma wcale gospodarki rynkowej, jest jedynie jakaś jej namiastka, no i dlatego zwróciłem Państwu uwagę na tą sprawę. A teraz chcę powiedzieć jeszcze o jednej innej aferze, która w ostatnich dniach wybuchła. To jest ta afera pana Wojciecha Fibaka, bardzo dobrego tenisisty ongiś. No mojego idola, zresztą idola większości młodych Polaków w latach 70. chyba jeszcze, czy 80. chyba bardziej 70. wtedy, kiedy miał te największe sukcesy. Pamiętam jego taki mecz w finale chyba US Open, czy US Masters, nie pamiętam nawet, ale grał w finale i tam o mało co nie wygrał. Zdekoncentrowała go jakaś uwaga jakiejś chyba wysoko urodzonej osoby, która skomentowała, że Fibak chyba ten mecz wygra i podobno to go zdekoncentrowało. No mniejsza z tym, proszę Państwa. No okazało się ostatnio, że ten pan Wojciech Fibak trudni się no taką działalnością stręczycielską, przy czym jak to tam było, czy nie było, to nie chcę w to wchodzić, ale tutaj też Państwu z punktu mojego światopoglądu dam pewien morał, że to, co robi pan Wojciech Fibak, czego się nie wypiera, on tylko twierdzi, że nie brał za to żadnych pieniędzy, stręcząc młode dziewczyny różnym ludziom mającym pieniądze, więc robił to społecznie. No więc po pierwsze, proszę Państwa, jest w ludziach wielka chęć działalności społecznej. No i pan Wojciech Fibak akurat ją tak realizował. Ale no, większość ludzi akurat będzie robiła to inaczej, czyli będą pomagać nie bogatym biznesmenom, ale biednym dzieciom, inwalidom, czy jakimś pokrzywdzonym przez los, czy jakimś powodzianom, czy jakimś ludziom, którym się spalił dom i tak dalej. Więc w te dziedziny nie musi wkraczać państwo, bo różni ludzie społecznie tym ludziom bardzo chętnie pomogą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to taka, że w niektórych sprawach nie należy się, że tak powiem, oglądać na państwo. Ten czyn, czy te czyny Wojciecha Fibaka, chyba jeżeli no nie brał pieniędzy za to, no nie są jakoś penalizowane, karane, nie są łamaniem prawa, no są tylko takie z punktu widzenia wielu światopoglądów nieetyczne. No, z mojego punktu widzenia nieetyczne, no bardzo, no, nawet bym powiedział, wręcz obrzydliwe. Ale państwo nie musi w to wkraczać, nawet z jakimś tam karaniem, dlatego że jest takie potępienie społeczne. No, pan Fibak tam straszy redakcję, które o tym pisały sądem. Jedni go potępiają, drudzy go tam trochę bronią, że to osoba prywatna, że po co o tym pisać, skoro to nie jest jakiś urzędnik i tak dalej, to sobie tam prywatnie coś na boku robił. Nawet pan Max Kolonko, którego felietony w telewizji internetowej Max TV ja sobie oglądam czasami i z którymi się w większości przypadków zgadzam, są bardzo, bardzo dobrze zrobione, bardzo profesjonalnie i w 90% paru nawet są bardzo mądre.
No to nawet on tam bronił pana Fibaka w sensie takim, że to jest prywatna osoba i dlaczego się tą prywatną osobę zasłużoną dla polskiego sportu, dla Polonii w Ameryce, dlaczego się ją szarpie. No tutaj akurat z panem Maxem Kolanką ja się nie zgadzam. W takim sensie, że jeżeli zachował się nieetycznie, to czemu o tym nie pisać? Jeżeli ktoś napisał prawdę, to napisał prawdę i tyle. No kwestia tego, czy jakimi metodami tą do tej prawdy dotarł, bo tam dziennikarka zdaje się podszywała się pod kogoś, no to już nie jest tak całkiem etyczne. No tutaj mam wątpliwości, no ale to nawet to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, proszę Państwa, to, że osoba, która robi coś nawet złego, ale robi to prywatnie, to po pierwsze spotyka się z ostracyzmem społecznym, takim powszechnym, i to czasami, to w większości przypadków wystarcza, żeby inne osoby w tą działkę złą nie wchodziły, albo żeby nawet ta osoba się z tego wycofała. No ja nie sądzę, że pan Wojciech Fibak się dalej tym zajmował, czym się zajmował. Być może będzie komentował mecze tenisowe, bo na tym się naprawdę zna dobrze i tutaj nic złego nie robi. A po drugie, proszę państwa, że osoba, która działa na takim w sposób prywatny, nie jako urzędnik państwowy, to nawet jak robi coś złego, to zbyt wielu szkód nie jest w stanie uczynić. No dlaczego, proszę Państwa? No bo ile on młodych dziewczyn mógł zdemoralizować tymi niemoralnymi propozycjami, które składał im w imieniu różnych tam osób wysoko postawionych i zamożnych. No kilkadziesiąt tych młodych dziewczyn, kilkaset, no góra kilka tysięcy, ale to nawet wydaje mi się nierealne, no bo nie miałby tyle czasu na to, żeby parę tysięcy młodych dziewcząt w ten sposób zaczepić i jakoś do jakiejś tam pracy tego typu skierować. Więc szkody wyrządzane przez taką osobę, która działa prywatnie, są w sumie w skali społeczeństwa niewielkie. Natomiast jeżeli osoba, która jest zdemoralizowana, albo która jest zwyczajnie głupia lub ma jakieś fałszywe idee, obejmie na przykład Ministerstwo Oświaty, tak jak ta nasza pani minister Szumilas, to ona po pierwsze może rozbijać rodziny, może wpływać bardzo negatywnie na wychowanie dzieci, porywając siłą sześciolatki do szkół, a po drugie w tych szkołach może, jeżeli się to uda, zrealizować te plany, żeby od czwartego roku życia już demoralizować wychowaniem tak zwanym seksualnym, tak zwanym, bo to jest takie wychowanie, a bardziej demoralizacja seksualna. No więc taka osoba może przyczynić się do szkód w milionowych po prostu rozmiarach. Setki tysięcy, miliony dzieci mogą być poszkodowane przez działalność tego typu, dla mnie też obrzydliwie zachowującej się osoby. I dlatego, proszę Państwa, najgroźniejsi są ludzie zdemoralizowani, głupi, nierozsądni na stanowiskach rządowych. Natomiast prywatnie to nawet jakiś bandzior, nawet jakiś złodziej czy coś w tym rodzaju nie jest w stanie aż tak wielkich szkód uczynić. I dlatego ta nasza epoka XX, no i ten początek XXI wieku jest tak trudna i obrzydliwa, że pewne idee takie idee lewicowe tak się mocno rozprzestrzeniły. Bo kiedyś, proszę Państwa, no w wiekach średnich, w starożytności, pewnie w neolicie, byli bandyci, byli złodzieje, ale ten bandyta, który tam kogoś napadł, to nie wmawiał temu kogoś, robi to dla jego dobra. Natomiast, czy jakiś porywacz, jakiś kidnapper, jeżeli porwał sześciolatka jakiejś rodzinie, to nie twierdził, że to jest dla dobra i tej rodziny, i tego sześciolatka. Natomiast obecnie, no i nie mógł porwać dzieci w całym państwie. Natomiast obecnie, no jest to możliwe, bo urzędnik państwowy przychodzi, jeżeli nie sam, to z policjantem i to dziecko do szkoły grzecznie w tym wieku 6 lat musi iść. A jak wejdzie to wychowanie seksualne w wieku 4 lat, no to czy rodzice będą chcieli, czy nie będą chcieli, to ich dzieci będą demoralizowane i nie będą mieli nic do powiedzenia, bo jeżeli będą pyskować, no to znajdą się w takim miejscu, gdzie są kraty i słońce tylko w niektóre dni w roku tam zagląda. Żegnam Państwa.